Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Cały czas trwa okres pandemii, chociaż mamy nadzieję, że już niedługo będzie nam dane spotkać się bezpośrednio z naszymi czytelnikami w naszych murach, ale póki co warunki są pandemiczne, dlatego spotykamy się w taki właśnie sposób. Proszę Państwa, od pewnego czasu trwa cykl, w którym zachęcamy Państwa do sięgania nie tylko po nowości, które do tej pory proponowała biblioteka, ale po różne książki, które bardzo często mamy w swoich biblioteczkach, na swoich półkach. I staramy się również zaprezentować Państwu, zachęcić do czytania czegoś, co w danym momencie wydaje się dosyć aktualne, potrzebne, być może po takie pozycje, które właśnie na tę chwilę, na ten moment z jakichś powodów mogą się Państwu przydać. I tak sobie pomyślałem, że na ten dzisiejszy czas, na ten zbliżający się czas sięgniemy po książkę, która jest nam doskonale znana, którą pewnie wszyscy czytaliśmy, czy prawie wszyscy czytaliśmy przed laty, bo była lekturą szkolną, a z kolei przez wiele, wiele lat była zakazana, a potem była w tak zwanym, czytana w tak zwanym drugim obiegu. George Orwell, Folwark zwierzęcy. Króciutkie fragmenty, które chciałem Państwu przybliżyć, być może zachęcą Państwa do tego, żeby w tym najbliższym czasie, który przed nami, po książkę tę sięgnąć. Posłuchajmy. Czy nie jest zatem, towarzysze jasne jak słońce, że całe zło naszego życia ma przyczynę w tyranii człowieka? Pozbądźmy się go tylko, a owoce naszej pracy nam przypadną. Niemal natychmiast staniemy się bogaci i wolni. Co zatem mamy czynić? Musimy dniem i nocą zapamiętale pracować nad obaleniem rodzaju ludzkiego. Oto moja rada, towarzysze. Powstanie. Nie wiem, kiedy wybuchnie. Może za tydzień, może za 100 lat. Jestem jednak pewien, tak jak tego, że widzę tę oto słomę pod racicami, że prędzej czy później sprawiedliwości stanie się zadość. Myślcie tylko o tym, towarzysze, aż po kres życia. Lecz nade wszystko przekażcie moje słowa waszym dzieciom, by kolejne pokolenia prowadziły dalej walkę do zwycięstwa. Pamiętajcie też, towarzysze, że ani na chwilę nie możecie okazać słabości. Nie dajcie się zwieść żadnym argumentom. Nigdy nie dawajcie wiary, gdy będą was przekonywać, że ludzie i zwierzęta mają wspólne interesy, że dobrobyt jednej strony oznacza dobrobyt drugiej. To wszystko ugarstwa. Człowiek nie dba o interesy żadnego stworzenia, wyłącznie o własne. Niech wśród nas, zwierząt, zapanuje pełna jedność, pełne braterstwo, solidarność w walce. Wszyscy ludzie to nasi wrogowie. Wszystkie zwierzęta są braćmi. Po ostatnich słowach podniosła się przeraźliwa wrzawa. Major uniósł racicę, by uciszyć zwierzęta. Towarzysze, kontynuował, jest coś, co trzeba koniecznie ustalić. Chodzi o dzikie zwierzęta, takie jak szczury i króliki. Czy są przyjaciółmi, czy też wrogami? Głosujmy. Zwracam się do wszystkich. Czy mamy uważać szczury za towarzyszy? Głosowanie przebiegało szybko i przygniatająca większość uznano szczury za towarzyszy. Mam jeszcze coś do powiedzenia. Powtarzam raz jeszcze. Pamiętajcie zawsze o obowiązku wrogości do człowieka i jego wszelkich poczynań. Wszystko, co chodzi na czterech łapach albo ma skrzydła, jest przyjacielem. Pamiętajcie również, że walcząc z człowiekiem, nie wolno wam się doń upodobnić. Nawet wtedy, kiedy go zwyciężycie, nie przejmujcie jego wad. Żadnemu zwierzęciu nie wolno mieszkać w domu, sypiać w łóżku, nosić ubrania, pić alkoholu, nawet dotknąć pieniędzy czy też zajmować się handlem. Wszystkie obyczaje człowieka są ohydne. Przede wszystkim jednak żadnemu zwierzęciu nie wolno tyranizować własnego gatunku. Słabi czy silni, mądrzy czy nierozgarnięci, wszyscy jesteśmy braćmi. Żadnemu zwierzęciu nie wolno zabić innego. Wszystkie zwierzęta są równe. I proszę Państwa, na koniec fragmencik, który wydaje się, powiedziałbym, takim podsumowaniem tej satyry na rządy totalitarne, na rządy autorytarne właśnie.
Słychać było 12 wściekłych głosów, a wszystkie brzmiały jednakowo. Nie było już żadnych wątpliwości, co się zmieniło w ryjach świń. Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnię, to na człowieka. Potem znów na świnię i znów na człowieka. Ale nikt już nie mógł się połapać, kto jest kim. Bardzo dziękuję. Bądźmy zdrowi. Odporności Państwu życzę.